po walce. Jak teraz na chłodno byś ocenił i podsumował te swoje przygotowania i tą decyzję, którą podjąłeś, aby przejść do MMA? Jak to wszystko się teraz układa? Jak się z tym wszystkim czujesz? I czy nic się nie zmienia, ale zostajesz? Jest tak, jak myślałeś, a może lepiej? Przede wszystkim zacznę od tego przejścia. Skoro przeszedłem, zdecydowałem się w 100%, to zamknąłem, tak jak ja to już wcześniej wspominałem, jedne drzwi, otworzyłem następne i cały czas kroczę tą ścieżką, aż zobaczę białe światełko, czyli tak naprawdę jakieś tam wymarzone cele, najwyższe trofea, walki o pas i po prostu, aby tylko moja osoba miała dużo zdrowia i bym się rozwijał w tym sporcie. Jeśli chodzi o wrażenia przed galą i po gali, to tak jak oczekiwałem, wcześniej sobie robiłem wizualizację tego wszystkiego, czyli całej otoczki, całego zaplecza. No wiadomo, walka troszeczkę inaczej się, można powiedzieć, rozegrała niż myślałem. Zakładaliśmy wszyscy, że będą to trzy ciężkie rundy, będzie duża bitka, wiele błędów. Oczywiście z mojej strony, z braku tego doświadczenia oraz stażu tego treningowego, jeśli chodzi o MMA. Jesteśmy bardzo zadowoleni, a z drugiej strony cały czas tak naprawdę, no wiadomo, na walce wychodzą największe błędy, także jeszcze nie można powiedzieć, nie dopatrzyliśmy się tego, nad czym trzeba najwięcej pracować, ale to też wychodzi teraz tak naprawdę podczas treningów, podczas sparingów, także jest to wszystko układane, jest to poukładane i gdzieś tam cały czas trenuję, rozwijam się, także galę na pewno zapamiętam, wszyscy zapamiętają tą historyczną galę i oby tak dalej szło na pozostałych innych galach. A jak jest, ciężej, lżej niż przy treningach zapasów, czy w ogóle inaczej? Jak byś to ocenił? Nie, no muszę powiedzieć, jeśli chodzi o ten czas taki przygotowania do startowego, jest on bardzo ciężki i myślę, że podobny do tego zapaśniczego, aczkolwiek tutaj muszę powiedzieć, że sport olimpijski, jakim są właśnie i były zapasy, jest on bardzo ciężki, ponieważ tam musisz być cały rok musisz być na bardzo wysokim poziomie, jest kilkanaście turniejów w ciągu roku, kilkadziesiąt walk w ciągu roku, cały czas wyjazdy za granicę, sparingi, jakieś po prostu metodyki treningowe, także tego obciążenia jest gigantycznie dużo więcej. W tym momencie, kiedy moja walka, tak jak wiem, ma się odbyć w przeciągu kilku miesięcy do przodu, to w tym momencie ja nie mam takiego wysiłku mocnego treningowego, skupiam się na technice, na rzeczach po prostu, w których jestem słaby i sobie trenuję. Wiadomo, że bywają lżejsze dni, bywają cięższe dni, ale nie ma, można powiedzieć, tego cały czas takiego stuprocentowego zajazdu, jakim były w zapasach. Także jest czas na regenerację przede wszystkim, na odpoczynek, na przemyślunek wszystkiego i to jest bardzo dobre w tym sporcie. No właśnie, dużo wyjazdów przy zapasach, dużo wyjazdów, dużo obozów, mało było Cię w domu. Teraz w domu jesteś tak naprawdę praktycznie cały czas. Czy to jest duży plus, że jednak tego czasu z rodziną masz tak naprawdę cały rok? Myślę, że tak. Na nowo to można powiedzieć, z żoną w jakiś sposób się docierałem, bo tak jak przyjeżdżałem do domu, to byłem jako gość hotelowy. Wiadomo, teraz jestem codziennie w domu. Najważniejsza dla nas jest nasza córeczka, która pewnie by sobie nie wyobrażała, żebym po prostu tak często wyjeżdżał i żeby mi nie było, bo jestem w domu, to cały czas tatuś, tatuś, tatuś. Wiadomo, że jak to się mówi, córeczka tatusia. Myślę, że to jest w ogóle dużo korzystniejsze dla mnie i dla mojej rodziny. Na pewno Twoja rozpoznawalność i medialność się zmieniła, wyszła na plus na pewno. Plusy i minusy rozpoznawalności, medialności, wiadomo, są różne, ale nie o to chciałem zapytać, czy w stosunku do zapasów, rozumiem, w zasadzie to jest bardziej twierdzenie niż pytanie, ale chciałbym się upewnić, rozumiem, że finanse absolutnie się poprawiły w stosunku do tego, co zarabiałeś jako olimpijczyk. Ciężko się w ogóle rozmawia o finansach, bo co mam powiedzieć, poprawiły, nie poprawiły, to też zależy w jakich okresach. Najważniejsze jest to, że po prostu stać mnie, aby utrzymać siebie i moją rodzinę i mogę tak naprawdę chodzić do mojej pracy, do tego po prostu, co kocham, czyli rano wstaję, szykuję się, idę na trening, popołudnie spędzam z dzieckiem, wieczorem znowu szykuję się, idę na trening, także bardzo dziękuję tutaj moim sponsorom, moim partnerom, którzy są ze mną. W ogóle
ogóle osoby, które mnie otaczają i pomagają, moim trenerom, mojemu menadżerowi, że po prostu jest tak, że można powiedzieć, że można, jak to się mówi, że mniej człowiek pracuje, a może w jakiś sposób zarabiać te pieniądze, aczkolwiek my poświęcamy swoje zdrowie i bardzo szybko je tracimy właśnie w tym sporcie, obijając się, łapiąc kontuzje, wycieńczając swoje organizmy. Za to nam właśnie płacą. No i to, że możemy być właśnie w sporcie takim zawodowym i pokazywać się na całym świecie dzięki właśnie telewizji Polsat, tak, która jest głównym partnerem właśnie tej organizacji KSW i dzięki nim możemy tak naprawdę zarabiać pieniądze. No w twojej krótkiej przygodzie ze sportami walki z MMA doszło już do zmiany klubowej. Klub S4, no klub się nie rozpadł, no grupa zawodnicza jakby się rozwiązała, może rozpadło to złe słowo. Piotr Jeleniewski jakby odszedł, powiedzmy, na emeryturę trenerską i przeszliście do Warszawskiego Centrum Atletyki. No więc chciałbym, żebyś powiedział, jakie są różnice największe, czy tam lepiej trenuje się, gorzej. No na pewno macie większą grupę zawodniczą, no bo jest około 30 osób ze wszystkich organizacji tak naprawdę. ACB, FEN, KSW, naprawdę są wszyscy, czołówka, tak naprawdę masa zawodników. Jeżeli pasta będzie dobra, to będziecie niedługo być może największym i najlepszym klubem w ogóle w Polsce. Dlatego Bajsangor Delbije, który wziął pod management zawodników, którzy tego managementu nie mieli. Jak oceniasz to przejście? Jak byś to w ogóle skomentował i jak ci jest w nowym klubie? Przede wszystkim pewnie nic nie dzieje się bez przyczyny. Chciałbym tutaj na początku też podziękować właśnie trenerowi Piotrowi za te wsparcie, za te pierwsze przygotowania i innym trenerom, Kamilowi Mińskiemu i Robertowi Złotkowskiemu, którzy przygotowywali mnie do mojej pierwszej walki. Myślę, że każda zmiana w ogóle, jaką człowiek sam się decyduje na tą zmianę, bądź po prostu wynikła taka sytuacja, tak jak teraz, że grupa zawodowa, to można gdzieś troszeczkę się jakby rozpadał, trener poszedł na tą emeryturę sportową i zmieniliśmy klub, poszliśmy tam, gdzie po prostu będzie nam całej grupie najlepiej, tak? I gdzie też jest trener doświadczony, trener Robert Jocz, gdzie też jest grupa innych zawodników, z którymi możemy po prostu uczyć się i trenować. I myślę, że największym atutem właśnie tej zmiany jest to, że trafiliśmy do już dużej grupy. My powiększyliśmy, poszerzyliśmy tą grupę i pewnie dzięki nam też przyciągniemy innych sportowców i zawodników, którzy będą chcieli z nami po prostu taką tą czołówką z lepszymi zawodnikami trenować, a to jest tylko na nas plus, ponieważ wiadomo, czym więcej sparing partnerów, tym nasz poziom po prostu sportowy się podnosi. No macie tam tak naprawdę całą konstelację gwiazd. To jest Mariusz Udzianowski, jest Tomasz Oświeciński, jest Paweł Trypson Trywała, jest Anzor Ażijew, Arbi Szamajew, naprawdę masa zawodników bardzo dobrych, Piotrek Strus. I o Piotrka Strusa właśnie chciałem cię zapytać, to jest twoja kategoria wagowa, jakie wrażenia po tym, po sparinga, czy po treningach z Piotrkiem, czy miałeś w ogóle okazję już sparować z Piotrkiem Strusem? No tak, trenujemy na co dzień, sparingi mamy co środę, także bardzo się cieszę, że mogę w ogóle z nim trenować. Jest to bardzo dobry zawodnik, nawet tutaj wracając do takiego tematu wcześniejszego, że on chciał ze mną walczyć, myślę, że by była bardzo ciężka walka i nie wiem, czy by była na jego korzyść, czy na moją korzyść. Oczywiście jest to zawodnik starszy ode mnie, bardziej doświadczony. Ja po prostu czerpię od niego wiedzę tą taką, którą on już posiada od wielu, wielu lat, ale ja też się skromnie pochwalę, że też go sztuczek zapaśniczych uczę, także super fajnie wymieniamy się i bardzo mi się to podoba, że właśnie mogę z nim trenować, bo to jest twardy, solidny zawodnik, a jak już widzieliście i wiecie, to jest nowym zawodnikiem, inaczej walczącym i przede wszystkim wygrywającym swoje walki. To prawda, Damian, na koniec, no to co, na co fajnie na pewno najbardziej czekają, kiedy będziemy cię mogli zobaczyć? Rozumiem, mam nadzieję oczywiście, że w tym roku, ale czy możesz już powiedzieć, czy to będzie ta, czy następna gala? Myślę, że będzie to w tym roku. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Cześć.